Michał, który to już twój sezon w barwach Orkana? No jakby nie liczyć, to już 15 lat tutaj w Szyszycu występuję, także odkąd przeprowadziłem się tu z Krakowa, wstąpiłem do drużyny, no i 15 lat już tutaj w Szyszycu występuję. Właśnie, trener mi powiedział, że jeszcze póki co nie ma kapitana, ale liczy tutaj na ciebie, bo też są pewne wymogi odnośnie gry młodzieżowców w tej czwartej lidze. Jaka twoja rola będzie w tym zespole? Ja myślę, że przede wszystkim rola tutaj moja jest taka, żeby mobilizować i motywować chłopaków do gry. Kto będzie kapitanem, to tak jak podejrzewam, trener powiedział, jeszcze czas pokaże. Natomiast myślę, że będę tutaj jednym z ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, będzie chłopaków motywował do tego, żeby walczyli na boisku. Są młodzi, więc no dużo młodsi ode mnie. Trochę więcej siły mają, więcej biegają, więc podejrzewam, że chociaż nie ukrywam, że będę chciał w wielu meczach wystąpić i swoje doświadczenie może gdzieś tam pokazać. Co możemy powiedzieć o tej drużynie, bo trener tutaj nie chciał za bardzo szafować nazwiskami, mówił, że można wiele rzeczy zrobić, można sprowadzić zawodników z pierwszej, z drugiej, trzeciej ligi, grać na poziomie czwartej ligi, piątej, ale jeżeli nie będzie zespołu, to nic z tego nie wyjdzie. Tak, dokładnie. No my tutaj w tym momencie troszkę nastawiliśmy się na, że tak powiem, reorganizację tej drużyny. Jest sporo młodych chłopaków, których gdzieś tam trener wypatrzył z okolic Krakowa i tak dalej. Jak ten styl drużyny będzie wyglądał? No tak jak trener pewnie też, no nie chcemy zdradzać szczegółów. Na pewno będziemy walczyć. Jest to młody zespół, wybiegany. Doświadczenie myślę, że przyjdzie z czasem, a tak jak mówię, o co walczymy? No walczymy pierwsze o wejście do pierwszej dziesiątki, żeby mieć spokojną drugą rundę. Natomiast mówię, co pokaże czas. Przygotowujemy się solidnie. Sparingi też rozgrywamy dwa razy w tygodniu, więc myślę, że fajnie to wygląda i tak naprawdę czas pokaże, co będzie dalej. Duży wpływ pewnie na tą grę, pewnie waszą i zespołu i drużyny ma to, co się dzieje. Wiadomo, jesteśmy epidemii, jakkolwiek by ją nie nazwać, ten czas na pewno nie był łatwy dla zespołu. Liczysz tutaj na wsparcie kibiców, że oni przyjdą, będą was dopingować, będzie to taki, jak to mówią, dodatkowy 12 zawodnik, który pomoże wam, bo trener mówił tutaj, że no, musi się trochę zmienić obraz gry, żeby ci kibice tu miejscowi utożsamiali się z drużyną, bo wtedy oni czują, że no, gramy dla kogoś. Tak, oczywiście, no, kibic zawsze był tym dodatkowym zawodnikiem, więc no, bardzo liczymy na nich. No, jesteśmy tutaj jedną z drużyn w naszym powiecie, która występuje w czwartej lidze. Ta liga wiadomo, że będzie mocna, przyjeżdżają drużyny, które występowały i wyżej i mają ogromne doświadczenie. W swoich szeregach też mają zawodników, którzy grali w wyższych ligach, więc mi się wydaje, że fajnie jest na taką piłkę popatrzeć. Bardzo na to liczymy, że ci kibice do nas dotrą. Natomiast no, wiadomo, w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy, ciężko powiedzieć też, jak to będzie wyglądać. Te wymogi, które też są odnośnie liczby osób na stadionie, że tak powiem, i przestrzegania tych reguł, zasad, no też są trudne do egzekwowania dla nas, że tak powiem, ludzi, którzy tutaj się tym zajmują, więc jeszcze do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że no, ta pandemia ustanie, będzie troszkę łagodniej i mówię, to ci kibice do nas dotrą i nas będą wspierać, natomiast no tak jak mówię, zobaczymy, co czas pokaże, także. I ostatnie pytanie, po cichu tutaj konkurencja o was mówi, że tak się po cichu przygotowujecie, że tak naprawdę nic o was nie wiedzą, ale słyszeli gdzieś, nie wiem, z drugiej ręki informacje o waszym zespole, że jednak będziecie mocną drużyną i to nie będzie taki Orkan, który gdzieś tam będzie przy końcu tabeli czy w środku, tylko to będzie drużyna, która faktycznie będzie no, walczyła o te czołowe miejsca, jak ty na to patrzysz? Tak jak powiedziałem, bardzo byśmy chcieli walczyć o te czołowe miejsca. Naszym głównym celem jest uzyskanie tej pierwszej dziesiątki. Natomiast no nie ukrywam, że fajnie by było znaleźć się wyżej, prawda? Mamy możliwości, mamy aspiracje. Tak jak powiedziałem, mamy bardzo dużo młodych chłopaków, więc fajnie by było coś powalczyć wyżej. Wiadomo, doświadczenie też się przydaje, więc no nie wiem, ciężko mi jest dzisiaj stwierdzić, bo tak jak no, wcześniej też powiedziałem, te drużyny, które są w tej lidze, no są drużynami, które grają już od lat, występowały nawet wyżej, więc
no też mają bardzo doświadczonych zawodników i naprawdę ciężko jest powiedzieć, jak ta liga będzie wyglądać. Myślę, że to będą mecze różne, prawda? No mówię, tym bardziej u nas tutaj, gdzie drużyny się spotykają, jak Limanowa, my w tym momencie są jeszcze Słopnice, więc no ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo to są trudne mecze, tak? Powiedzmy, jedziemy do Słopnic, możemy być faworytami, natomiast niekoniecznie możemy tam wygrać, bo boisko weryfikuje wszystko. Tak samo Limanowa przyjeżdża tutaj do nas i też wiele razy nam ustępowała, więc no mówię, chociaż piłkarsko może nieraz byli lepsi, więc to mówię, wszystko boisko pokaże, jak to będzie wyglądać, natomiast nie ukrywam, że fajnie by było, żeby ta drużyna troszkę się odrodziła, tak jak mówię, skład żeśmy zmodernizowali dość solidnie, oczywiście zostało kilku stałych zawodników, bardziej doświadczonych, natomiast będziemy bazować na tej młodzieży, którą żeśmy pozyskali i mam nadzieję, że ta piłka będzie fajna, miła dla oglądania i że ci kibice do nas dotrą. Super, dzięki bardzo. Dziękuję.